Rozdział drugi. Sąsiedzi. W pewnym, bardzo starym mieście, w bardzo wysokim domu, na poddaszu, mieszkało dwoje dzieci. Każde u swoich rodziców. Byli to Jaś i Marysia. W tym mieście było tyle ludzi, że nie każdy mógł mieć dla siebie osobny domek. A cóż dopiero myśleć o własnym ogródku? Ale, że dobrzy ludzie bardzo lubią kwiaty, więc wszyscy hodowali je w doniczkach. I tym sposobem w każdym prawie oknie był ogródek. Ale najładniej było u Janka i Marysi. Bo posłuchajcie tylko. W tym wysokim domu na poddaszu każda rodzina miała własną izdebkę z dużym oknem, przez które w lecie można było wyjść na dach albo, wcale nie schodząc ze schodów, przejść z jednego mieszkania do drugiego. Można tu było bawić się na płaskim dachu. Gdy Marysia wyjrzała oknem, widziała Jasia w izbie naprzeciwko. Kiedy słonko przygrzało, dzieci wybiegały na dach i bawiły się doskonale, albo siadały na małych stołeczkach i rozmawiały o wszystkim, co je zajmowało. Były to bardzo dobre dzieci i kochały się jak brat i siostry. Na wiosnę rodzice Jasia i Marysi ustawiali na brzegu dachu długie skrzynie napełnione ziemią. W nich zasiewali potrzebne warzywa i wiele pięknych kwiatów. Tak więc kawałek dachu przed oknami zamieniał się w śliczny, maleńki ogródek. Im mocniej dogrzewało złote słonko, tym piękniej było w ogródku na dachu. Zielone festony roślin pokrywały drewniane skrzynie i spadały aż na mur domu. Różnobarwne powoje otwierały śliczne kielichy, pełne rosy. Różowy groszek ciekawie wyglądał na wszystkie strony. Aksamitne bratki szeroko otwierały wielkie oczy, a drobne stokrotki uśmiechały się wesoło. Oprócz tego w każdej skrzyni rósł wysoki, różany krzaczek, niby drzewko. Na wiosnę stroił się w zielone listki, a już w maju okrywał ślicznymi kwiatami, których woń rozpływała się w powietrzu. Gałązki róż ciekawie rozglądały w okna, szeptały cicho drobnymi listkami i kołysały się lekko potchnieniem wietrzyka. Ślicznie tu było w lecie, ale w zimie wszystko znikało. Biały śnieg pokrywał dachy, a zamknięte okna często zamarzały. Wtedy mrózł kładł na niedelikatne, białe kwiaty, ale nic przez nie widzieć nie można było. A dzieci chciały się widzieć, chciały ciągle widzieć siebie, więc rozgrzewały pieniądz na piecu i kładły go na szybę. Wtedy wśród białych liści i gałązek tworzył się mały i przezroczysty otwór, w którym zaraz mrugnęło śmiejące się oko Jasia albo Marysi. Pójdź tu do nas, mówiło oko. Dobrze, dobrze. W lecie tak łatwo było przejść z jednego mieszkania do drugiego, ale w zimie musiały dzieci zbiegać na dół i znów wchodzić na schody tak wysoko, a tam na dole śnieg i wicher. Patrz, patrz, białe pszczoły wyleciały z ula, mówiła stara babka, ukazując wnuczce chwiejące się w powietrzu płatki śniegu. Pszczoły, pszczoły, powtarzała wesoło Marysia, a czy mają swoją królową? Rozumie się, że mają, odpowiedziała babka. Największy ze wszystkich płatków, a zawsze tam leci, gdzie śnieg najgęściej pada. Jeśli spadnie na ziemię, wzbija się natychmiast znowu ku ciemnym chmurom i nigdy nie spocznie. Czasem przebiega nocą po ulicach miasta i zagląda do okien, a wtedy wyrastają na nich śnieżne kwiaty i brylantowe liście. Tak, tak, widzieliśmy, wołały dzieci, zachwycone słowami babki. A czy królowa śniegu mogłaby przyjść tutaj? Zapytała Marysia. Ach, niech no tylko przyjdzie, krzyknął Jaś. Posadziłby ją zaraz przy piecu i roztopiłaby się. Babka pogłaskała go lekko po głowie i zaczęła opowiadać co innego. Raz wieczorem Janek, już na wpół rozebrany, wszedł na stołek i wyjrzał przez okrągły otwór na zamarzniętej szybie. W powietrzu kołysało się mnóstwo płatków śniegu, a jeden, bardzo duży, uczepił się na brzegu skrzynki kwiatowej. Zaczął rosnąć prędko, coraz większy, wyższy,
aż stał się cudną panią w długiej, białej szacie z cieniutkiego, przezroczystego muślinu, obsypanej milionami śnieżnych gwiazdek. Ciało jej było z przejrzystego lodu, białe i połyskujące, a jednak ona żyła. Patrzyła na Jasia i uśmiechała się do niego, a oczy jej jaśniały jak brylanty. Na koniec skinęła ręką, jak gdyby wyzywała go z sobą. Janek przeląkł się nieco, bo zdawało mu się, że wielki ptak jakiś przeleciał koło okna. Nazajutrz dzień był jasny, pogodny i mroźny, ale wkrótce nastąpiła odwilż. Wiatr przyniósł wieść radosną, że wiosna już blisko. Słońce dogrzewało mocniej, śniegi zniknęły bez śladu. Trawa pozieleniała, pączki zaczęły pękać. Przyleciały jaskółki do gniazd przeszłorocznych i znowu dzieci siedziały na dachu w ślicznym, maleńkim, wiszącym ogrodzie. Groszek pachnący spadał w festonach na skrzynie. Powoje otwierały swe śliczne kielichy do słońca, a róże tego roku kwitły bardzo pięknie i drzewka były nimi obsypane. Marysia z Jasiem siedzieli pod krzaczkiem i śpiewali razem ulubioną swoją piosenkę. Co ja kocham na tym świecie, złote słonko, cudne kwiecie, Boże ptaszki śpiewające, jasne rosy w kwiatach drżące, błękit nieba i obłoki, gdy piękny świat szeroki i chatynkę pobielaną i mateczkę ukochaną. Wszystko kocham serca biciem, a przestanę chyba z życiem. Raz u jednego dzieci siedziały w ogródku i oglądały bardzo ładną książkę z obrazkami, w której były malowane ptaki i zwierzęta. Na wieżowym zegarze zaczęła bić piąta. Aj! Zawołał Jaś nagle. Coś mnie ukuło w serce, coś mi do oka wpadło. Może ukuł cię kolec róży, rzekła troskliwie Marysia. Czekaj, zobaczę, co ci wpadło w oko. Nic, nic nie ma. Pewnie już wyleciało, rzekł Jaś niecierpliwie i odsunął się od dziewczynki. Niestety, nie wyleciało. Było to właśnie drobniutki pyłek stłuczonego zwierciadła czarodzieja. Utkwił mu w oku i zmienił świat cały, nie pozwalając widzieć na nim nic pięknego, nic dobrego. A co gorsza, pyłek taki wpadł mu w serce, które nagle stało się zimne i twarde. Przestało czuć i kochać. Czemuż beczysz? Zapytał opryskliwie. Żebyś wiedziała, jaka jesteś brzydka, a jaka śmieszna. Cóż to za zgniła róża, fe, i ta szkaradna, cała ta skrzynia, stare, brzydkie pudło, tylko ją zrzucić z dachu. Kopnął skrzynię, zerwał różę i rozdeptał. Jasiu, zawołała z przestrachem dziewczynka. Widząc jej przerażenie, roześmiał się szkaradnie, zerwał jeszcze jedną różę, rzucił ją i wskoczył do swojego okna. Od tej chwili Janek zmienił się zupełnie. Kiedy Marysia chciała oglądać z nim obrazki, wzruszył ramionami, mówił, że są brzydkie i wyśmiewał się z każdego. W końcu powiedział, że nie chce się z nią bawić, bo jest głupia jak małe dziecko. Nawet bajki babuni nie podobały mu się. Mówił, że są niedorzeczne. Zawsze miał jakieś ale. Nieraz stawał za staruszką. Kładł na nos jej okulary i naśladował jej miny i słowa. Tak samo zaczął naśladować innych i nauczył się wkrótce najbrzydszych grymasów i wykrzywiań. W gruncie rzeczy Jaś nic temu nie był winien, tylko szkaradny pyłek szkła czarodziejskiego, które tkwiło mu w sercu. Z tego to powodu nikogo nie kochał i dokuczał Marysi, która była dla niego taka dobra. Ludzie zaczęli mówić, że Janek jest złym chłopcem i mieli zupełną słuszność, tylko nie wiedzieli, dlaczego jest taki.
Razu jednego w zimie, gdy śnieg padał, przyniósł jaś na podwórze szkło powiększające i przez nie patrzył na gwiazdki śniegowe, które pokrywały mu ubranie. Spojrzyj, Marysiu, rzekł, jakie ogromne, niby kwiaty, niby gwiazdy, a jakie sztuczne. To ciekawe, przecież od kwiatów prawdziwych, tak równo, doskonale ułożone, szkoda tylko, że topnieją. Nagle pobiegł na górę, przyniósł swoje saneczki i ciepłe rękawice. Oznajmił Marysi, że idzie pojeździć saneczkami po rynku i natychmiast zniknął za bramą. Na rynku była wesoła zabawa. Chłopcy ślizgali się po śniegu w swoich sankach. Najśmielsi przywiązywali je do san wiśniaków i jechali tym sposobem spory kawałek drogi. A co przy tym śmiechu i wrzawy? Wtem wjechały na rynek duże, białe sanie, zaprzężone białymi koniami. Osoba siedząca w saniach otulona była w ogromne białe futro, a na głowie miała białą futrzaną czapkę. Sanie dwa razy objechały rynek, a tymczasem udało się Jankowi przywiązać do nich z tyłu swoje małe saneczki. Teraz pomknął jak strzała po utartej drodze i wyjechał za miasto. Osoba w sankach odwróciła głowę i przyjaźnie uśmiechnęła się do niego. Janek doznawał wielkiej przyjemności, bo nigdy jeszcze nie jechał tak prędko. Nie chciał jednak zanadto oddalić się od miasta i po niejakim czasie pragnął odwiązać swoje sanki. Wtedy osoba w saniach odwróciła się znowu i spojrzała tak przyjaźnie, że Jaś zapomniał o wszystkim. I tak powtórzyło się parę razy. Śnieg zaczął padać gęsty, pociemniało. Janek nie widział już nic dookoła, prócz kręcących się białych płatków. Chciał odczepić swoje sanki, ale one jak gdyby przymarzły do wielkich, mknęły jak wiatr za nimi. Dalej, dalej, dalej. Janek krzyknął przerażony, ale nikt mu nie odpowiadał, jakby go nikt nie słyszał. Sanki pędziły ciągle, a śnieg sypał, nic już widać nie było. Chwilami uderzało o coś gwałtownie, to znów spadały na dół, przeskakiwały jakieś nieznane przeszkody i sunęły po białej drodze w świat nieznany. Janek chciał się przeżegnać, zmówić pacierz, lecz w każdy sposób nie mógł sobie przypomnieć słów Ojcze Nasz i przychodziła mu na myśl tylko tabliczka mnożenia. Płatki śniegu padały coraz większe, wyglądały na koniec niby białe ptaszki. Zdawało mu się, że dookoła niego biegną gołębie, kury, gęsi, całym tłumem. Naraz konie stanęły, sanie się zatrzymały, a siedząca w nich osoba podniosła się i Jaś spostrzegł, że futro jej i czapka są ze śniegu. Była to wysoka dama, wysmukła, olśniwającej białości, królowa śniegu. Dobrze, jedziemy, rzekła. Ale po co masz tam marznąć? Chodź pod moje niedźwiedzie. Posadziła go na saniach, obok siebie, nakryła białym futrem, a jemu się zdawało, że zapada się w górę śnieżną. Jeszcze ci zimno? Rzekła i pocałowała go w czoło. Huh, jakiż to był zimny pocałunek. Uczuł lód aż do głębi serca, które, jak wiemy, już miał na wpół zlodowaciałe. Przez mgnienie oka zdawało mu się, że umiera. Ale to minęło bardzo prędko i zrobiło mu się cieplej. Nie czuł już wcale zimna. Moje saneczki, zawołał z wielką trwogą, aby nie stracić ulubionej zabawki. Więc rzucono sznurek od nich białej kurze, ale biegła obok i ciągnęła je za sobą. Królowa śniegu pochyliła się nad Jankiem i pocałowała go powtórnie.
A w tej chwili chłopiec zapomniał już o wszystkim. O rodzicach, o domu, babce i Marysi. Teraz nie bał się wcale pięknej pani. Nie wydawała mu się straszna. Opowiadał jej, co umie, o jakich się uczył krajach i miastach, jak wybornie liczy na pamięć, a ona uśmiechała się do niego. Wreszcie wzięła go na ręce i wzleciała z nim razem wysoko, wysoko ku ciemnym chmurom, które szarpał wiatr świszczący. Przelatywali ponad ciemnymi lasami, nad górami, morzami i lądami. Zimny wicher huczał pod nimi w przepaściach. Biały śnieg połyskiwał. Wyły wilki głodne, krakały stada czarnych kruków, a ponad nimi świecił jasny księżyc. I tak płynęła długa noc zimowa, a gdy nastąpił ranek, Jaś spał u nóg królowej śniegu.